Kiedy w 2016 roku na rynek trafiała pierwsza warka, już wtedy browar Kazimierz wiedział, że otworzy własny browar. Plany bardzo ambitne i bardzo sensowne. I na szczęście dla nas, dla nich i dla Was, dzisiaj jesteśmy właśnie tutaj, w browarze Kazimierz. Browar Kazimierz, Anno Domini 2018, w końcu jest. No w końcu się udało, że tak powiem, po naszych zapowiedziach ze startu na Biruiku 2017. No troszkę to zajęło, ale jesteśmy, no, działamy wreszcie u siebie. Witam serdecznie. Jesteśmy w biurze. Pierwsze pomieszczenie, które w zasadzie nas wita w browarze, to co? No, biuro jak biuro, ale ważniejsze biuro jak biuro, dokładnie. Jest to, co jest dalej tak naprawdę. Co? Dokładnie, to tak. Idziemy, zapraszam. Idziemy dalej. No i tak to mamy tutaj skonstruowane. Każde pomieszczenie mniej więcej osobno oddzielone, żeby wiadomo zminimalizować ryzyko jakichś tam zakażeń i tak dalej. Tutaj od razu możemy, że tak powiem, zacząć na przykład od naszego magazyniku chemii. Nic specjalnego, ale wiadomo, na sam początek tutaj będziemy prowadzić wszystkie jakieś tam też laboratoryjne rzeczy, pomiary i tak dalej. Wiadomo, nic specjalnego, trochę kwasu, trochę zasady, balingometry i tak dalej. Może przejdziemy od razu do pomieszczenia, gdzie wszystko się zaczyna, prawda? Czyli do magazynu słodu i tam, gdzie zaczynamy śrutować. Także zapraszamy. W miarę posprzątane, cieszę się. I tak, zaczynamy sobie tutaj. Wsypujemy worek do śrutownika, włączamy podajnik. Tam już uprzednio oczywiście mamy przygotowaną wodę o odpowiedniej temperaturze, no i słód zostaje wsypywany, mieszadło uruchamiane, no i powolutku, worek po woreczku zaczynamy wysładzanie, prawda? Widzę, że już pierwsze próby zostały przeprowadzone. Jak najbardziej. Wszystko działa jak należy. Wszystko działa jak należy. Bardzo fajnie, że tak powiem, cieszymy się, że udało się od razu to z podajnikiem uruchomić, bo też łatwiej po prostu czystość utrzymać na ważeniu dzięki temu. Pewnie. I powiem szczerze, że tak, działa bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni. To najważniejsze, no bo tutaj się tak naprawdę zaczyna robota, jeżeli chodzi o piwo. Słody widzę przygotowane już pod kolejne warki. Tak, wszystko gdzieś tu staramy się już trzymać pod ręką. Mamy jeszcze dodatkową przestrzeń na szczęście, żeby to, co zamagazynowaliśmy, było gdzieś tam cały czas, tak, no tak jak mówię, pod ręką. Tutaj wszystkie podstawowe słody trzymamy, takie, które wiadomo. Czyli tutaj mamy taki bardziej magazyn w tej części. Na razie tak, aczkolwiek to pomieszczenie będzie za niedługo już dodatkową fermentownią, bo tam w planie mamy, że tak powiem, około na początek, wydaje mi się, trzy tanki jeszcze 40 będziemy tutaj dostawiać. Bo na razie, tak jak zobaczycie, posiadamy 6 20-hektolitrowych tanków. Cóż tu jeszcze można, myślę, że w tym pomieszczeniu to już więcej nie ma ciekawych rzeczy dla Was, także od razu chyba na następne pomieszczenie, czyli serce browaru. No, czyli idziemy na warzelnię. Idziemy na warzelnię, dokładnie. Tak. Warzelnia jakie ma wybicie? Warzelnia ma wybicie również 20 hekto. Tak, czyli macie tanki 20, warzelnia 20. Czyli fajnie, bo można tak naprawdę zrobić jedną warkę na jeden tank, jeżeli dokładnie jest taka potrzeba. Tak. Nie trzeba się trudzić z podwójnym wybiciem, jak to często w browarach bywa, że warzelnia jest dwa razy mniejsza od dokładnie tanku. I muszą na dwie zmiany pracować. No u nas w teorii jest to przeprowadzone podczas jednej zmiany, prawda? Jeżeli filtracja pójdzie dobrze. No i tak, tutaj już było pianowane, dlatego worki są, że tak powiem, do przykrycia tam wszystkich elektrycznych części, które mogłyby zostać zalane.
No i tak, tu mamy kać filtracyjną, tutaj ważelną, prawda, zbiornik ciepłej wody. Tak jak widzicie, może i skromnie, ale... Ale wiesz co, muszę ci powiedzieć, że byłem już w sporej liczbie browarów, ale wszystko macie tutaj bardzo fajnie podzielone, tak? Że to pomieszczenie jest w ogóle zamknięte, wszystko jest w ogóle fajnie wykaflowane i sprawia to wrażenie niezwykłej sterylności. Bardzo, przynajmniej na wizus, bo tak to wygląda, że jest to naprawdę na wysokim poziomie wszystko przygotowane. No, bardzo mi miło, że wspominasz o tym. Zależało nam na tym, tak jak mówię, ja to małego bzika zawsze miałem nawet w domu, jak ważyłem na punkcie tam czystości, na całą kuchnię po prostu desprejem wypsikiwałem. Mimo iż gotówki w kasie nie trzymasz posegregowanej, tak widzę, że proces ważelniczy jednak musi mieć u ciebie tak. Dokładnie, wiesz, no u mnie jest to tak troszeczkę nie po kolei. Na przykład no, w browarze mam wszystko fajnie poukładane, czyściutko i tak dalej, aż praktycznie za bardzo czasami. A na przykład u mnie w pokoju lub w kasie widziałeś, jak to wygląda. No. Dokładnie, dokładnie. Kto wam sprzęt dostarczał? Sprzęt mamy z Piotrkowa Trybunalskiego od polskich mini browarów, od pana Andrzeja Angołasiewicza. Pozdrowienia. Czyli współpraca dobrze się układa? Tak, jak najbardziej. No, piękna sprawa, że po prostu panowie jak tu wjechali ze sprzętem, to po prostu zmontowali to praktycznie w 2 tygodnie z całą instalacją, można powiedzieć. No niesamowite to było, jak szybko. Wiadomo, gdyby w otwarciu browaru chodziło tylko o to, że jak szybko ci ten sprzęt zamontuję i tak dalej, to by było pięknie, no nie? Ale niestety tak to nie wygląda. Okej. No dobrze, mamy ważenie za sobą, no ale jak się piwo uważy, no to trzeba gdzieś je fermentować. Dokładnie tak. No i sobie piwko teraz tamtą rurą, jak widzicie, będzie sobie podróżowało zaraz do następnego pomieszczenia, które mamy obok. O, i cała instalacja. I zapraszamy na fermentownię / leżakownię. No jesteś... Czyli na razie takie skromne pomieszczenie faktycznie. 6 tanków, 6 dwudziestek stożkowych. Fajnie, bo widzę, że wszystkie parametry sterowalne z panelu. Z jednego panelu, dokładnie. Jest to też prostsze do samego właśnie też pianowania, utrzymywania tu czystości. Wiesz, jak trzeba zabezpieczać tą elektronikę, to po prostu zakładasz jeden worek, nie trzeba pojedynczy na każdy tank. Bo najczęściej jest rozwiązanie takie, że każdy tank ma osobno ten panelik do sterowania. No, i wydaje mi się, że takie rozwiązanie w sumie jest lepsze. I cóż, można tutaj powiedzieć. Wymiennik ciepła, składzarka. Dokładnie. Mamy tutaj właśnie tą rurę, którą piwerko sobie podróżuje. Tutaj możemy sobie podglądać, jak ono wygląda. Tędy sobie podróżuje do filtra. Następnie jest schładzane poprzez zimną wodę i też glikol, jeżeli jest taka potrzeba, bo nieraz nawet wystarczy nam sama zimna woda w zasadzie, żeby ją schłodzić. No i tędy piwo wybieramy sobie przewodem, do którego tanka chcemy, że tak powiem, je przepompować. No i u nas wieczka są z góry, więc w zasadzie gdzieś tam po chwili, jak już mamy pewność, że piwo jest w odpowiedniej temperaturze, to zalewamy je już przygotowaną gęstwą drożdżową. Tak to mniej więcej wygląda u nas na dzień dzisiejszy. Ale jesteście, rozumiem, przygotowani, że nie tylko tutaj można piwo rozlewać do tanków, ale tam, gdzie byliśmy wcześniej, czyli w magazynie, też będzie można poprowadzić do instalację. Jak najbardziej. To pomieszczenie będzie też przygotowane mniej więcej wtedy już jak to, też oddzielony i ogólnie nie będzie tak na otwartej przestrzeni raczej, bo tak jak mówię, mi raczej zależy na tym, żeby wszystko było sterylnie, jak najmniejsze ryzyko zakażeń, więc pewnie wydzielimy tam po prostu kolejne pomieszczenie, tylko musimy jeszcze się zastanowić poważnie, czy właśnie 40, czy 20, ale tak jak mówię, czekamy też jeszcze na Hopgana, także to będzie też fajna sprawa, bo tak jak mówię, tego chmielu to chcemy, mamy w planach sypać bardzo dużo, a Hopgan zawsze troszkę te straty minimalizuje, prawda? A Whirlpool? Nie. Panujecie? Whirlpool to już jest problem, ponieważ wtedy musielibyśmy praktycznie ważelnię przenieść w inne miejsce i to już są czasy takie, myślę, dużo bardziej odległe, gdzie w teorii moglibyśmy ten budynek poszerzyć po prostu, bo w teorii taka opcja występuje. Ale czy czujecie w ogóle taką potrzebę, żeby... Wiesz co, jak na razie w
technologicznie ja sobie daję radę bez Whirlpoola. Wiadomo, fajnie jakby było, ale też bez problemu na kadzi filtracyjnej udaje mi się to fajnie zafejkować, także... Działa jak trzeba. Działa jak trzeba. 6 tanków 20, czyli mamy 60, 120, 180 hekto. Jakie mniej więcej, no pewnie w pierwszych latach tak naprawdę, planujecie wybicie rocznie? Wiesz co, rocznie byłoby to pewnie około 600-700, no coś takiego mniej więcej. Na początek tak planowaliśmy, ale mówię, to są te obliczenia... 600-700 hekto. 600-700 hekto, tyle że, bo wiadomo, jeszcze tam wliczaliśmy kontrakty i tak dalej, mamy takie zapytania. No właśnie, bo to też chciałem zapytać, co z kontraktami, bo rozumiem, że te tanki... Bez tych 40, o których mówiliśmy wcześniej, też zastanawiacie się, żeby jednak udostępnić kontrakt. Jak najbardziej, tak, są takie plany. Na razie nie chciałbym wymieniać żadnych browarów, bo jesteśmy na etapie rozmów, ale na pewno na dniach pewien jeden browar będzie tutaj raczej miał miejsce. Tylko musimy się poważnie jakoś dogadać, bo wiadomo, my też jeszcze jesteśmy tutaj świeżi, chcemy trochę tych piw wyprodukować, ale na pewno też wejdzie do nas jakiś kontrakt. I tylko kwestia tego, czy to będzie więcej, czy po prostu tylko jeden na stałe, to już jest właśnie kwestia tam tygodnia, dwóch do ustalenia. Okej. Czyli widzę, że część tanków jest już zalana, troszkę tutaj temat pracuje. Coś tak, ciekawego, konkretnego w tankach sprawa. Się znajduje? Wiesz co, no tutaj akurat właśnie nasz Kazimierz Orange, że tak powiem, ale jeszcze Orange'em nie jest, ponieważ tutaj jeszcze jest podstawa, można powiedzieć, zwykła APA. Świeżutka, bo bodajże ma od 2 dni jest na cichej fermentacji. Dalej mamy nasz kwasimierz, kwas z marakują. Miałem się okazję próbować, to jest rzecz w ogóle, słuchajcie, zupełnie nowa, jeszcze niedostępna w butelkach, ale pierwszy kwas z Kazimierza, entry level, on nie jest super kwaśny, ale marakuja bardzo fajnie robi robotę w tym piwie. Dzięki, bo też mi się wydawało, że akurat będzie idealnie do przekonania nam tak ludzi, którzy w zasadzie z kwaśnymi piwami, z żadnymi sourami, lambikami i tak dalej nie mieli wcześniej nic do czynienia. I miło, że tak mówisz, że tak było skonstruowane to piwo. Bardzo fajnie to słyszy. No taka prawda, nie? Że ono nie jest tak mocno kwaśne dla typowego birgika, no to będzie troszeczkę za mało kwaśne, ale jeżeli mówimy o szerokim konsumencie, no to jest fajne piwo, które wprowadza w ogóle ludzi do świata piw kwaśnych. Tak? Dokładnie. Że ono jest delikatnie kwaśne, mocno owocowe, bardzo rzeźkie, lekkie, bo 3,7% alkoholu, 10 balina, to są takie parametry bardzo przyjemne, no idealne na lato. Z racji na tą pogodę, no to takie piwo właśnie wchodzi idealnie, zwłaszcza, że jeszcze jest fajnie wytrawne, no nie? I naprawdę pachnie jak prawie soczek z marakui. A jest coś do spróbowania z tanku w ogóle? Jak najbardziej możemy sobie tutaj wybierać w tym momencie. To zaproponuj jedno. Wiesz co? No, co by było najciekawsze? Ciekawe. Aha, w sumie na pewno nie miałeś okazji spróbować bazy od Karmstaffy, gdzie ona jeszcze nie została zadana kawą. Nie, nie, dobrze. Zwykły mixta. No dobra, to zobaczmy. To jest w ogóle rzecz faktycznie bardzo ciekawa, bo kawa do Kary Mustafy, Mateusz wspomniał, że trafia na 48 godzin przed rozlewem. Dokładnie tak. Znaczy przed rozlewem tam jest troszkę, można powiedzieć, więcej, bo jeszcze później cold crash, trzeba to piwo schłodzić, prawda? I dopiero wtedy to rozlewamy, więc tam jest troszkę więcej, ale kawy już nie ma, bo ją odstrzelamy. Jasne, żeby nie za dużo, jasne. Że tak powiem, przeszło z klimat tygodni. Sterylność przede wszystkim. Oj tak. To sterylność musi, przede wszystkim. Tutaj nie ma, nie ma mowy o tym, żeby... Pierwsze leci do odstrzału. Uwaga. Żeby pozbyć się spirytusiku, raczej jego aromatu. I teraz. Proszę bardzo, prosto z tanku. To jest jedna z większych przyjemności, będąc w browarze, właśnie, że można spróbować piwa prosto z tanka, z tanku. Nie wiem, jak to się cholewcie odmienia, to nieważne. Kara Mustafy, która nie jest tak naprawdę Karą Mustafy, tylko Milk Stoutem. I ile ono już tutaj sobie leży? Około 2
teraz będzie jej dobijał drugi tydzień leżakowania, czyli mniej więcej tak jak zawsze robiliśmy, za około do 4 dni mniej więcej będziemy dawkować kawę, no i później już do rozlewu. Ale już widać, że baza jest w ogóle sama w sobie bardzo dobra. Bardzo przyjemny milk stout. Bardzo, bardzo pełne jest to piwo. No zresztą akurat tutaj masz ten pomysł na to piwo, że ono jest wysoko barlingowe, ale płytko odfermentowane, że jednak tej słodyczy zostaje dużo. No i plus laktoza jeszcze, to ten baling zawsze troszkę jeszcze podbija. U nas to jest tej laktozy nawet dużo, jak na ten baling, o prawie 2 plato. I rzeczywiście zależało mi bardzo, żeby tego ciała zostawało dużo. Jest dużo, jest naprawdę. I w połączeniu z tą kawą ona wtedy nie gryzie, bo tej kawy też jest bardzo dużo, no nie? I fajnie, że ten balans jest taki uzyskany w ten sposób, że to piwo strasznie jest pijalne po prostu. Plus kawa jest bardzo dobra dodana do tego. No kawa jest, tak. Kawa to jest naprawdę praktycznie, dosłownie tak jak jeden z najdroższych chmieli, jak jest dostępny zawsze na rynku, no to mniej więcej tak samo nas wychodzi dawkowanie tej kawy, no nie? No to się popłaca, to się opłaca. Dokładnie. Medale nie bez kozery przyznawane temu piwu, ale po tym jak piwo mamy już uważone, przefermentowane, jest gotowe do rozlewu, to trzeba je zabutelkować. Dokładnie tak. I tu od razu możemy pokazać, że z przewodem, później tym co widzieliście, tym samym, który szedł do przepompu do tanka, tak samo wpinamy się do tanka i wpinamy się tutaj do tej rury, która idzie aż do następnego pomieszczenia, w którym właśnie jest rozlewnia. No i tak, tu mamy tutaj akurat procesy czyszczenia i tak dalej, musieliśmy przestawić, ale ogólnie ten kołowrotek, czyli to gdzie się wszystko zaczyna, będzie stał tutaj. No i tędy piwo trafia sobie do tego kołowrotka, prawda, gdzie następnie butelka za piwem wędruje sobie do kapsłownicy. No i później, jeżeli sobie tego życzymy, to trafia też do pasteryzatora. Pasteryzator przepływowy. Tunelowy, niestety, przepraszam. Chcielibyśmy, może kiedyś się uda. Niestety, ale co warto zaznaczyć, jest to nowy pasteryzator. Nowy pasteryzator wraz z czujnikami, które mamy do tego, żeby na live sprawdzać, co się tam dzieje w zasadzie. Czy nie jest to pasteryzator kupiony z browaru z lat 70. Nie. Dziać się cuda, więc tutaj... Nówka sztuka nieśmigana. Więc także zdecydowanie... temat, który podlega lepszej kontroli, więc tutaj o piwo pasteryzowane z browaru Kazimierz możemy być spokojni. Zrobimy co możemy, żeby było po prostu jak najlepiej, prawda? Tak jak mówię, specjalnie dbałem o to, żeby też to od razu w zestawie było z tym czujnikiem, gdzie będziemy non-stop kontrolować, co się po prostu dzieje. Także, no tak jak mówię, co człowiek może zrobić, żeby tutaj się nie stało nic złego, to postaramy się to zrobić. Jakie dalsze plany, jeżeli chodzi o sam browar? Bo wiemy już, że planujecie dostawić nowe tanki. Hopganik też jest już pewny, że przyjedzie. Planujecie się otworzyć na kontrakty? Jest to możliwe? I co dalej? Wiesz co, no dalej rzeczywiście wyobrażam sobie, żeby po prostu tamto pomieszczenie, które widzieliście, które na razie jest magazynem słodu, można powiedzieć, powiększonym, ale ogólnie w przyszłości, no to wyobrażałbym sobie, żeby to po prostu napełnić tankami. I może też troszeczkę jakby zobaczymy, jak pójdzie nam z tym ogródkiem, pubikiem tutaj, który mamy zamiar otworzyć, żeby... Czyli planujecie też tutaj w Podłężu otworzyć pubik? Jak najbardziej, dosłownie w tym browarze. Zaraz Was zaproszę do tego dziewiczego pomieszczenia jeszcze, które stoi sobie puste, ale za niedługo mamy w planie tam coś ciekawego zrobić. Przynajmniej na początek jakieś tam... 3-4 kraniki i lodóweczka z buteleczkami, żeby ludzie zawsze jak tu nas odwiedzą, żeby mogli sobie jakby usiąść na spokojnie gdzieś. Czyli będzie można przyjść, zobaczyć browar, napić się piwa. Tak. Dokładnie jest, tak. I mówię, że w przyszłości to widziałbym to tak, że zobaczymy, czy nam się tutaj to sprawdzi, czy ludzie jakoś to odbiorą ciepło i będą nas odwiedzać. Jeżeli tak, no to na pewno może... wjedziemy też z jakimś mini jedzonkiem czy coś, to takie rzeczy to mi się marzą na razie, ale zobaczymy jak będzie. Dobrze. Mateusz, to ja Ci zadam jeszcze jedno strategiczne pytanie. Gdzie beczki? Co z barrel agingiem? No przecież
nie może być browaru rzemieślniczego, kraftowego no bez tak. barrel agingu. Tu się z Tobą zgadzam w 100%, ale jak na szczęście widziałeś, w chłodni już coś tam czeka. Także... Cztery beczki widziałem, tak jest, tak. potwierdzam. To są. Jest pierwszy beta test i tak jak mówię, na pewno w międzyczasie zrobimy też jakieś piwo, które będzie planowane już w ilości 20 hekto, bo to, co teraz zawalimy w te beczki, to jest tylko... Tam około 800 litrów chyba mamy tego piwa, także to będzie bardzo limitowana edycja. To nasza Ristafy, którą prezentowaliśmy jakby przedpremierowo na Warszawie na przykład ostatnio. I cóż, no na pewno chciałbym się pobawić. Ja ogólnie jestem fanem piw w beczkach po winie ogólnie i wariacji tego typu, także na pewno takich rzeczy możecie się tutaj spodziewać. Mamy też tam takie pomieszczenie przewidziane, żeby te beczki sobie budować jakby do góry. Jest tu pomieszczenie, żeby iść w górę, także ten jak najbardziej będziemy się bawić w Barrel Age'a. Dajcie nam tylko troszkę czasu. Okej. Okay. Kiedy Imperial IPA? Jako fan imperialnych IP, IPA-ów i tak dalej, brakuje mi tego w Waszej ofercie bardzo. Tak. Powiem szczerze, że tego nie ma, a moim zdaniem powinniście to zrobić. Masz rację, to jest w ogóle chyba historycznie moje pierwsze piwo w domu, jakie uważałem możliwe, że tak było. I ogólnie na pewno tutaj zbliża się już okres, kiedy... Imperialny Kazimierz wjedzie? Imperialny Kazimierz, dokładnie. To by było coś. Nad nazwą jeszcze nie pracowałem, powiem szczerze, ale wiesz, mam zamysł już czegoś takiego fajnego. Chmiele już też dobrałem, co bym tam widział, także... I jest potem możliwe, do beczek. Że to może być nawet następne piwo, które pojawi I się. I potem do beczek. Oj tak, to no by była niezła odpowiedź tutaj, pozdrawiania dla Dawida ze Szpunta. On wie dobrze, że o czym mówię teraz. Oj tak. Bo też mi się marzy taka wersja beczkowa rzeczywiście, takiej imperialnej. Oby jak najszybciej. No i w zasadzie prawie zakończyliśmy wycieczkę, bo jeszcze nas czeka jedno pomieszczenie. Browar bardzo... Znaczy bardzo, ono robi mega wrażenie, fajnie zaplanowanego, wszystko tutaj pachnie nowością, fajnie, że już zaczęliście wybicie, to na plus. Natomiast co, my za chwilę widzimy się w pomieszczeniu, które już niebawem stanie się knajpą przy browarze Kazimierz. Do zobaczenia właśnie tam za chwilę. No i jesteśmy. Pomieszczenie małe, skromne, ale w zasadzie po co większe. I właśnie tutaj, w tym miejscu będą przychodzili odwiedzający, będą do Was przybywać. Mamy taką nadzieję. Pić piwo z browaru Kazimierz, kupować butelki. Dokładnie tak. No tak jak widzicie, rzeczywiście może miejsca nie ma dużo, ale zrobimy, że na pewno będzie przytulnie, rodzinnie, będziecie się tu czuli jak w domu. Warto będzie wpaść nawet na co dzień, bo my też tu jesteśmy codziennie. Także jeżeli tylko będziecie chcieli nas odwiedzić, to zawsze znajdziemy dla Was. Tam pani operator będzie pewnie teraz widoczna. Tam będzie ogródek, tam będzie ogródek za tą szybą. Leżaczki wystawione, tak? Elegancko będzie można. Leżaczki standard, prawda. No i cóż, tutaj postaramy się po prostu, żeby było coś też wygodniejszego, żeby można było sobie usiąść może jakąś większą grupką. No i tutaj może pewnie będziecie mogli mnie spotkać za ladą. To jest właśnie... O ile nie będziesz w tym momencie ważył piwa. Dokładnie tak. Bo jeżeli będę ważył, no to uwierzcie mi, wtedy bardzo ciężko ze mną porozmawiać, bo staram się być dosyć skupiony. Ale jeżeli traficie na normalny dzień pracy, gdzie po prostu sprawdzamy, co się dzieje w tankach, to jak najbardziej zamienię z Wami dużo słów. Dlatego powinniście, jak tylko będzie taka możliwość, właśnie wbijać do browaru Kazimierz. Podłęże pod Krakowem, gmina Niepołomice. Zdecydowanie warto. Ja bardzo dziękuję za możliwość zobaczenia tego browaru, tak naprawdę chyba jako jeden z pierwszych. Dokładnie tak. Zewnętrznych gości. To jest dla mnie duża nobilitacja. Bardzo za to dziękuję. Gratuluję browaru, gratuluję, że w końcu Wam się udało, że mieliście ten plan założony od początku, że szybko z kontraktu przejść do własnego browaru i to się zdecydowanie udało. Czyli jak widzicie, jest to możliwe
Warto. Warto. Spełniacie swoje marzenia. Spełniacie marzenia, dokładnie. Tak, jak zrobiła to ekipa Browaru Kazimierz, bo im się udało. Robią świetne piwa, fajne receptury, tego też gratuluję, bo to też nie pozostaje bez znaczenia, że jednak wasze piwa ja oceniam bardzo wysoko. Zresztą nie tylko ja, wszyscy, którzy mieli okazję próbować pić, oceniają browar Kazimierz bardzo wysoko. Oby teraz jeszcze z własnym browarem ta jakość poszła. Została przynajmniej utrzymana, wtedy będziemy mega zadowoleni. Poszła wyżej. Bardzo dziękuję za odwiedziny i tak jak mówię, pierwsza dziewicza latająca kamera nas odwiedziła, także też jest... Oby nie ostatnia. Ale bardzo jest nam też miło, że Histeria zatoczyła krąg i to właśnie wasza kamera do nas przyjechała jako pierwsza. Dzięki serdecznie. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki. Picie piwa z browaru Kazimierz, odwiedzacie browar Kazimierz. Do następnego. Zapraszam. Cześć. Kiedy w 2014 roku w kuchni pewnego domu w Podłężu Mateusz Jachimczak ważył swoją pierwszą warkę, nikt nie spodziewał się tego, że w 2018 roku on razem ze swoim ojcem i ze swoimi wspólnikami otworzą własny browar. Ale właśnie tak też się stało i dzisiaj jesteśmy świadkami po prostu historii, bo tak oto browar Kazimierz stał się fizycznym faktem, a wy zostaliście tego świadkami. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Bardzo dziękuję. Bogusław Wołoszański.